Siemanko nam wszystkim, z tej strony Drake i powracamy do Assassin's Creed Revelations i ruszamy ponownie z kryjówki asasynów. Już za niecałą minutkę powinni pojawić się nasi mistrzowie asasynów, których mamy zamiar wrzucić na wyższe poziomy, co pozwoli nam na odpalenie tej misji i przypisanie jednego z nich do właśnie tej kryjówki, no i dalsze ich szkolenie, co też jest dosyć jakby istotną cechą tego wszystkiego. Ja między odcinkami skoczyłem do banku, odebrałem kasę, a potem wydałem ją na jakieś tam upgrade'y. Mamy teraz na pierśnik wreszcie, jak nie wiem czy widzicie zmianę w jakby designie, w designie właśnie ubrania Ezio. Mamy teraz na pierśnik, który zasłania ten symbol asasynów, który Ezio miał na brzuchu, więc jest spoko. Tutaj chyba powykonałem jeszcze troszeczkę bomb, ulepszyłem pas na noże, teraz mam więcej noży, których i tak nie używam, więc jest świetnie. I to chyba pokrótce tyle i no mam nadzieję, że na przykład za tą minutkę, o której no tutaj mówi mi dziennik, wrócą ci asasyni. Byłoby to na miejscu w sumie. Liczyłem, że może wrócą podczas... 27 sekund, no dobra. Poczekamy. Zaraz powinien być na miejscu. Wrócą z jakiejś tam większej misji, więc teoretycznie powinien zgarnąć z tego troszeczkę kasy. Dobrze by było w sumie, bo troszeczkę się tutaj roztrwoniłem. O, i proszę, to nie ta misja, rozpoznaj siły wroga, to nie ta misja. To nie ta misja, to nie ten asasyn. O, i właśnie, tropem mamony, część trzecia zakończona. Teraz teoretycznie mamy dostęp naszych asasynów. No właśnie, mamy dwóch na dziesiąteczce. Okej, okay, i możemy rozpocząć szkolenie. Okej, okay, i nie wiem, to co, panie mają pierwszeństwo? Chyba tak, nie? Okej, okay, teraz kryjówka jest obsadzona, a my możemy kontynuować szkolenie tej pani. Wezyr, część pierwsza. Będzie walczyć z wezyrem z Aladyna, a nie, czekajcie. I teraz tak, dopiero aby druga Mentor, część każdej tej misji jest odblokowana. No, no wiadomo. Spoko. Generalnie... Ej, to niekulturalne. Sudrą, ciężko się biegnie, kiedy akurat tłum stoi nam na drodze, ale no nic. Jezu! Jezu, nie mogę przebiec po prostu wokół niej. Come on. Idź do... ja, ona mnie może popychać, ale ja już jej nie. A mam iść na górę, tak? Super. Dobra trasa, jak nic. Przegrałem, prawda? Super. The Templar is up to something. We should track him. Wow, randomowy gość na dachu. Idźmy za nim. Super. A, mamy go śledzić, okej, okay, a nie powalić. Mój błąd. Totalnie daje pokaz mistrzostwa, nie? Nasza uczennica będzie z nas dumna, naprawdę. Kuźwa. Panie. Wiem to, że ona może się chować za przeszkodami, ale ja nie mogę, nie? To ma sens. Na szczęście przynajmniej, wiecie, wygrana w wyścigu była tylko jakby celem pobocznym, a nie celem głównym, więc... No, więc na szczęście niczego jeszcze nie zawaliliśmy, aczkolwiek i tak wstyd, nie, żeby nie było, i tak wstyd. I co mówiłem wcześniej, zanim wkurzyłem się 20 tysięcy razy ten jebany wyścig, to fakt, że za każdym razem do samego zabójstwa, do samego końca misji dojdzie dopiero w momencie, kiedy... A! W sensie, więc stanąć po prostu tutaj, tak? Okej. Okay. Chill. Dopiero w momencie, kiedy osiągnie 20 poziom. Okej. No to go powstrzymaj, no. Czekam. Sorry. He was holding this, Mentor. It must belong to the vizier he robbed. You take care of this body. I will return this document.
O nie, super, mamy pełną tą. Niedługo rozpocznie się atak na wieżę. Shit. Shit. Zapomniałem się totalnie po prostu. Musimy jak najszybciej zbić poziom poszukiwań. Zanim pójdziemy do S-Questem, definitywnie nie chce mi się odpalać Tower Defense, więc... Ezio, no podciągnij, że się kuźwa do końca, błagam. Fajnie, że skoczyłeś, nieważne. A, oczywiście muszę to teraz zbić do cna, co może kuźwa nie być aż takie... Łatwe, patrząc po tym, jak wolno schodzi ten pasek. No dobra, pogadałem z ziomkiem. A, to skończy nas z multi. You have spared me much humiliation before the Sublime Port. Thank you, Efendim. And is that the young assassin who aided you today? Enjoy the rest of your day. To było dziwnie podejrzane. Okej. Okay. O Jezu, jebana brama. Asasyn drugiego stopnia. Znaczy już trzeciego w sensie. No super, fajnie, że znowu skoczyłeś w sumie do tego stogu siana, Ezio. Bo wiem, że przekupuję cały czas tego samego gościa, ale chcę się jak najszybciej wyzbyć tego poszukiwania, bo definitywnie... Wolałbym tutaj uniknąć, wiadomo, właśnie bronienia wieży. Nic przyjemnego. Co dobrze zauważyliście, że zniknęły z tej gry listy gończe? To taka nowość. Najwidoczniej ktoś stwierdził, że po prostu przy ich pomocy można się w parę sekund pozbyć całego paska poszukiwania, więc w sumie po co mają pozostać. Dobra, aczkolwiek pamiętam, że mieliśmy jeszcze jednego asasyna do wyszkolenia. Więc potrzebujemy... Czekajcie. Ej. What? A nie, dobra, on jest teraz tutaj. Misja... A, okej. Okay. A, w sensie, dobra. Kryjówki są zaznaczone jako misje mistrzów asasynów po prostu. Bo w dowolnej możemy sobie ją odpalić. W dowolnej pustej oczywiście. I tak, właśnie wspomniałem, mamy jeszcze jednego... Jedną osobę do wyszkolenia. Więc no, why not? Jeszcze tylko jakby do jasnej cholery pojawił się jakiś, nie wiem, ktoś, kogo mógłbym zabić, żeby... O, dobra, jest. Akurat kupię, nie kupię, tylko Herald do przekupienia. Nie masz czapki. O, dobra, jestem czysty, uff. Dobra. Dawno nie mieliśmy tego wskaźnika pustego. Niestety w tej grze tak jakby... Absolutnie wszystko powoduje, że zaczyna nas poszukiwać, co jest dziwne, wiecie, łącznie z, nie wiem, wykupywaniem sklepów i tak dalej, to naprawdę dziwna sprawa. Okej, okay, no i mamy tylko tego przy samym patrzeniu. Sądzę, jak ta gościarka teraz wygląda. A, daje tak samo, tak? Spoko. Okej, okay, to on już tutaj będzie. W sumie resztę wyślemy już na misję, żeby nie zwlekać bez sensu. Asasyni. Ta babeczka też już niedługo będzie gotowa. A jeszcze ktoś? Come on. A, dobra, oni. O, jak mi się już nie chce klikać tych misji, naprawdę. To jest jedyna rzecz, której totalnie mi się po prostu... Totalnie nie. Totalnie jest, nie wiem... Nie chce mi się tego robić. A nie, będzie, nie wiem, 99%, whatever. Dobra, nie chcę mi się nawet wysłać wszystkich. Mentor, I have heard some troubling rumors. O mnie? Tell me. We have reason to believe a rogue orthodox deacon is planning to murder the patriarch of Constantinie. Do we know who this deacon is? Not yet. Clues have been sparse. We need a name first.
It would not serve our cause to eliminate every holy man between Bursa and Belgrado. Vieni, and we will ask around to see what we can learn. Okej, diakon. Bez zwłoki odnaleźć dostojnika kościelnego. Bardzo dziwnie ujęty cel poboczny, prawda? Bez zwłoki odnaleźć dostojnika kościelnego. Why not? What is our plan, mentor? The Orthodox millet in the city is too small to hide big secrets. We will ask the clergy some questions, and if necessary, make them answer. Tak, bo to totalnie przysłuży się naszej sprawie, prawda? Okej. O ty gnoju! Widzieliście to? Come on, to ja byłem ofiarą ataku. Super. Stay with me. A w sumie jak to miałem zrobić za pierwszym razem poza opcją metody prób i błędów? Jest jakiś na to patent, czy nie wiem, gościu ma jakieś charakterystyczne ubranie, czy będzie może coś krzyczał? Asasynie, asasynie. Okej, dobra. Mieliśmy tutaj duszka naszego pana pokazującego nam właściwego, okej. There are rumors that the patriarch is in danger from a rogue deacon. Does that stir any ideas? Ah, yes. We have heard those rumors, too. And the name behind them is always Cyril of Rhodes. The patriarch cast him out some years ago for gross misdeeds. He is banished. Anathema. If you see him in the city, you can be sure he intends to do harm. Okay. What did you learn? Our target is Cyril of Rhodes, a banished deacon. Jak przejdę tutaj, to mnie zaatakują, prawda? Nie mam pojęcia, o co w sumie chodzi, ale niech będzie. Dobra robota. Czemu randomowo stoją tutaj ci goście? O co tu w ogóle chodzi? Czemu oni mnie ścigają, co? O, widzę, że tutaj ten... Błąd pokroju mojego, ktoś zaczął miotać strażnika nożami, co? Pozwolicie, że przejdziemy. Hold fast. There are a number of holy men here. Dobra, to poszukiwania, co? I know what to do, mentor. And if I see an opportunity to eliminate him, I will take it. Do it. Just do it. Do it. Okej, okay. Searching. I have him, mentor. Stop! That is not our target. Aj, młody głupi uczeń. Może go goń? Nieważne. Brash fool. You killed an innocent man. I have no excuse, mentor. Forgive me. Even if I do, many others will not. Nor should they. Take up his body and bring him to the shore. This is your burden to bear. No, nasi asasyni generalnie póki co jakoś, no, nie popisują się. Fall in. Nie popisują się tutaj sprawnością. Młodzi są mi głupi, ale nawet my nie popełniliśmy tyle błędów na początku. Tak deszcz ostrzy dalej działa. Cyganeczki sobie tańczą, przyciągają oko. Wyjątkowo w pozytywny sposób. No, drewta tutaj, uczniu. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa, to twój trening. Noszenie zwłok. Commit this poor man to the sea, then meditate on your mistake. Have it, mentor. May the shame I feel never fade. No, zrobiłeś to bardzo nieładnie. Jestem prawie pewien, że nie trafiłeś do wody, nim, ale spoko.
Okej. Okay. Turecki kij filozofa odblokowany. Okej. Okay. Okej, okay, asasyn drugiego stopnia. Z tym jak zwykle poklikam sobie może po odcinka, czy tam po nagrywaniu. Porozsyłam ich ponownie, w sensie o to mi chodzi, że się dalej trenowali. Definitywnie nie pokażę wam wszystkich tych misji, bo wątpię, żebyśmy dali radę wbić tam, bo tych misji jest z 10, tak mi się wydaje. Więc 10 mistrzów asasynów dobić raczej ciężko. Nawet jeśli będziemy nimi spamować w misjach czy coś takiego, to i tak oni nie dobiją tyle expa. Tutaj to wymaga, wiecie, grania po fabule w bardzo dużym stopniu. W ogóle tutaj ta gra ma jakby coś dziwnego, ponieważ w pewnym momencie przejdziemy do innej lokacji. To nie będzie jakby pełnoprawne miasto czy coś takiego, tylko taka jakby dalej mała druga lokalizacja, która dalej będzie otwarta, ale nie w takim stopniu, w jakim przyzwyczaił nas do tego miasta w Assassin's Creed. I tam na przykład nie będziemy mogli w ogóle używać asasynów, ponieważ powody. Okej, czyli teraz włameczka do pałacu. Mimo tego, iż zostaliśmy o to poproszeni przez osobę, która tutaj rządzi. Co drogą, Sulejman powinien ogarnąć informację, że jeśli ktoś zauważy Ezio w środku, to Ezio zgodnie z tradycyjną asasyńską tradycją, bo ponownie powiem, zabije go, tak więc no tutaj mogą zginąć niewinni ludzie, bo wiadomo, że nie tylko zdrajcy otaczają pałac, prawda? Na szczęście straży nie ma aż tak dużo, jakby powinno być teoretycznie w królewskim pałacu, ale no. Tam pałacu książęcym, czy pałacu Topkapi, czy wielkim pałacu. Jak zwał, tak zwał. Okej, i to tutaj. Siemka. I have arranged a meeting with my uncle Ahmed and the Janissary captain Tariq Barlate. The Janissaries are loyal to my grandfather, but they have lately become angry over his choice of the next sultan. Your uncle? Exactly. The Janissaries prefer my father, Selim. You are in a tough spot. But how do the Byzantines fit into this? I had hoped you might know. Would you be willing to help me find out? I am tracking them myself. I can help you, as long as our interests run parallel. I will take what I can get. There is a hatch at the top of that tower which leads to a secret room. Go there, wait, and watch. Jest bardzo sekretna, skoro książę, który tyle co wrócił do pałacu, o niej wie, prawda? I mam, nie pozwól, żeby odkryto moją obecność. No, jestem kuźwa w pałacu otoczonym strażami, gdzie wszyscy absolutnie mnie kuźwa poszukują, więc no... To może być ciężki cel do wypełnienia. I wiecie, w ogóle ten ignor, nie? Gościu właśnie gadał z księciem, typowo w pozytywnym stopniu. Nie było między nimi zwady, nie doszło do żadnych dziwnych gestów świadczących o agresji, ale dojebiemy go tak na pewności, bo wiadomo przecież. Oczywiście zaraz po tym, jak gość przestanie gadać z szefem, w sensie z księciem, bo wiadomo, nie? Tak lepiej. Dachy lepiej mi służą. Psa. Łatwizna. Dobra, no i mamy włas. Heed my nephew, Tariq. Your incompetence borders on treason. And to think that today your Janissaries were outshone by an Italian lute player. Preposterous. An inexcusable failing, Effendim. I will conduct a full investigation. I will conduct the investigation, Tariq. For reasons that should be obvious. Evet, Shehzadem. You have your father's wisdom. And his impatience. Uncle, I am relieved to see you safe. Likewise, Suleiman.
Allaha Emanet Olun. Tariq Bey, a word. What was the purpose of this attack, I wonder? To make me look weak? An ineffective steward of the city? If you are the hand in this mess, Tariq, you have made a grave mistake. My father has chosen me as the next Sultan, not my brother. Ahmed, I am not depraved enough to imagine the conspiracy you accuse me of. What have I done to earn such contempt from the Janissaries? What has my brother done for you that I have not? May I speak freely? You'd better. You are weak, Ahmed. Pensive in times of war and restless in times of peace. You lack passion for the traditions of the Ghazi, yet you speak of fraternity in the company of infidels. You make a decent philosopher, Ahmed, but you will be a poor sultan. You may show yourself out. Okej, czyli konflikt rodzinny, co? Quite a family, hmm. Your uncle lacks sway over the man he will soon command. Tariq is a hard man. Proud and capable, but ambitious. And he admires my father greatly. But he failed to secure this palace against the Byzantine invasion. That alone is worth our attention. Precisely. Where should we begin? For now, keep an eye on Tariq and his Janissaries. They spend much of their free time in and around the bazaar. I will start there when I can. Okejka. Punkt kontrolny. O, i koniec sekwencji. Okej, dobra. No i niech się gra wczyta, zapewne zaczniemy jakąś cutscenką. I tutaj sobie zakończymy, ponieważ czuję już zapach obiadu w domu, więc zapewne za niedługo będę miał obiad, co przerwie mi nagrywanie i wybije mnie z rytmu. Poza tym myślę, że na dzisiaj już dość. I've made the acquaintance of an Ottoman prince named Suleiman. He's a clever young man, with a fortitude uncommon for his age. On his suggestion, I will be investigating some wayward Janissaries, who may be in league with the Templars. With luck, they will lead me straight to the core of the Templars' leadership. Meanwhile, the Venetian Sophia Sartor continues to help me find the hidden Masyaf keys. She is a diligent woman, full of passion and vigor, and I enjoy her company immensely. But I dare not tell her the purpose of my stay here, nor of my true vocation. Those who do not volunteer in our struggle should not be forced to fight it. No cóż, bądź troszeczkę nieprzemyślanych ofiar było już na drodze Ezio, więc no cóż, to logiczne, że nie chcę pozwolić na kolejne. I widzę, że ponownie nie ma Desmonda. Zamiast tego od razu do Ezio. Sekwencja piąta. Wydaje mi się, że mniej więcej połowa gry. Chyba jest 10 albo 9 sekwencji, nie jestem pewien. Okej, okay, odblokowane nowe przedmioty w sklepach. W sklepach Kowali też są nowe przedmioty. Okej, okay, dobra, czyli mamy nowe przedmioty, mamy kolejne zadanie dla Sofii. Tak więc, no cóż, tutaj sobie, jak mówimy, zakończymy. Dzięki wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku Assassin's Creed Revelations u mnie na kanale. Na razie, neczko.